proszę Państwa, piękno nie jedno ma imię, w tym przypadku ma ich aż 10. Oto nasze finalistki przed długo wyczekiwaną serią pytań. Mamy 16 pytań, które przygotowały mi z poprzednich lat. To już, drogie panie, za późno teraz, żeby zgłosić nieprzygotowanie. Otóż poproszę was, abyście wybrały numer od 1 do 16 i tym samym wybierzecie finalistkę z poprzednich lat, która jest autorką tego pytania. Jak byłoby za trudno, no to pomoże Paulina, tak? Zawsze. Prosimy. Kandydatka z numerem 22. Anita. Dwójki, to dwójka oczywiście. Dwójka. Proszę bardzo, to będzie pytanie od Elżbiety Dziech, gala 1992 rok. Posłuchaj, wymień trzech najprzystojniejszych twoim zdaniem siatkarzy. Wrona, Wlazły i może Kurek. Mamy to, prawda? Kandydatka z numerem 19. Natalio. Dobry wieczór Państwu. Poproszę numer 12. Proszę uprzejmie, to jest pytanie od Anny Kowalczyk. Gala finałowa 1996. Wymień trzy kraje, w których chciałabyś spędzić wakacje i dlaczego? Moim największym marzeniem jest USA oraz chciałabym wrócić do Mediolanu, ponieważ kiedyś tam mieszkałam przez miesiąc. No i oczywiście Portugalia. Życzymy ci takich wakacji. Kandydatka z numerem 11, Magdalena. Dobry wieczór Państwu, to może numer 15. Proszę bardzo, to jest pytanie od Grażyny Domańskiej, gala finałowa 1997. Wymień trzy osoby, które zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę. Moja mama, moja babcia i moja przyjaciółka. A dlaczego same kobiety? Świetnie się z nimi dogaduję. Dziękujemy ci bardzo. Kandydatka z numerem 6, Małgosia. Dobry wieczór, poproszę numer 2. Wybrałaś Było numer 2 już, tak? Był. Było, prosimy o kolejny. Prosimy o inny numer. 1. Wybrałaś pytanie od Kamili Wiśniewskiej, gala 1998. Posłuchaj. Wymień trzy rzeczy, które kupujesz, gdy chcesz sobie poprawić humor. Oczywiście słodycze, buty oraz uprania. W ogóle nie wyglądasz na słodycze. Kandydatka z numerem 1. Natalia. Natalio, słuchamy. Które pytanie? Dobry wieczór. Poproszę 8. Proszę bardzo. Pytanie od Kai Kruszyńskiej, gala finałowa 2003. Wymień trzy cechy charakteru, jakie cenisz u innych, ale sama ich nie posiadasz. Wow. Chyba trudne pytanie. Dość trudne. Szczerość. Taka wielka szczerość do bólu. Ale brawa za szczerość. Brawa za szczerość, właśnie. Może nieco pewności siebie. I... nie wiem, koniec. A wszystkie już dobre cechy posiada, oczywiście. Zdecydowanie trudne. Wspaniała dziewczyna. Tak, tak. Prosimy. Kandydatka z numerem 4, Aleksandra. Tak, dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę dziś tu z Państwem być. I wybieram pytanie numer 7. Proszę bardzo, akurat twoja imienniczka Aleksandra Ogłaza. Gala finałowa 2006. Wymień trzy miejsca w Polsce, które zrobiły na tobie największe wrażenie i które polecasz do odwiedzenia. Przede wszystkim Katowice. To jest bardzo dobra odpowiedź. Tak, Katowice, Kraków i Morskie Oko. Idealnie. Kandydatka z numerem 7, Kornelia. Dobry wieczór. No ja niestety, ja chciałam też numer 7, ale wybiorę numer 5. Proszę bardzo, pytanie od Katarzyny Krzeszowskiej, gala finałowa 2012. Wymień trzy triki modowe, którymi pomagasz sobie na co dzień. Chodzi o triki. Więc może jest to wysoki obcas, kolor czarny gdzieś w mojej garderobie i...
Ładny makijaż, może konturowanie policzków. W czerni ci do twarzy, jesteś piękna kandydatka z numerem 12. Wysoka Dominika. Dobry wieczór, ja poproszę pytania numer 14. Proszę pytanie, to jest pytanie od Ady Sztajerowskiej, gala finałowa 2013. Wymień trzy rzeczy, których według ciebie każdy powinien spróbować w swoim życiu. Mogę takie, których ja jeszcze nie spróbowałam. Prosimy. Ale chcę. No to myślę, że skok na bungee, skok ze spadochronem i nurkowanie. Wspaniale. Kandydatka z numerem 21, Marta. Dobry wieczór. Poproszę numer 3. Proszę bardzo. Wybrałaś pytanie od Magdaleny Bieńkowskiej, gala finałowa 2015. Twoje trzy ulubione słowa to... Dziękuję, powodzenia i trzymam kciuki. Cudownie. Trzymamy kciuki także za ciebie, kandydatka z numerem 24, Karolina. Ja poproszę pytanie numer 6. Proszę bardzo, to było pytanie od Pauliny Maziarz, gala finałowa 2016. Wymień trzy przedmioty, które najbardziej interesowały cię w szkole. Myślę, że był to język polski, biologia i język angielski. Ogromne brawa dla wszystkich pań.